Wyjechaliśmy, jedziemy z Sebastianem odebrać auto. 110 km musimy jakieś przejechać. Nie tak daleko. Niedaleko, no ale pada, kusić nie możemy, to... Zostało nam jeszcze 2 km do celu. Akurat nam się udało, bo od 9 otwarte, praktycznie będziemy punktualni. I mamy przed nami naszego Renault Master ZSD 4.4 6.3. Ty na odwrót powiedziałem. No. Pierwsze kilometry. Do domu mamy jakieś 130 km. Myślałem, że to jest bliżej. Myślałem, że jest tam około 110, ale to jest 130. Teraz pojedziemy na stację dotankować paliwo i pokażemy już na gospodarstwie samochód w środku, jak wygląda. Ja też muszę czekać, mam lew z tej strony. A ten też ma z tamtej. Nie, tu ma, przed drzwiami. Tu ma. Ja je zatankowałem w domu, bo zapomniałem. I co, jak to jedzie? Jedzie. Na razie... Na razie ile przejechaliśmy? Kawałek. No pełna nie, tam wlejemy ile jest. Trochę tylko. No, żeby dojechać, i tam jest 20 litrów. Ale ten, spalanie pokazywało 11 coś. 100. No będzie palił na pewno, bo tu na bliźniaka. Ale jak się jedzie, to słychać, że to jest pierna napędowa. Słychać? Ja widzę naszego busa. Zajeżdżamy do McDonalda, już Sebastian na nas czeka, a my byliśmy jeszcze w Mrówce, bo Ignaś sobie wymyślił, że potrzebuje kołowrotek, a w nagrodę za to, że wstał dzisiaj ze mną pojechał. O 7 rano. No, no to o 7 wstaliśmy? 7, no. To za to w nagrodę ma kołowrotek. A tutaj stoi nasz busik. 4 godziny stomik to zabrałeś. Dobra, idziemy. Nie ma nic zapytania tam. Tego Jariska możemy przestawić. Tutaj staniemy, po naszej polówki wcześniejszej. Tam polówkę sprzedaliśmy. Dobra, idziemy. No. I co, jak się jedzie? Dobrze. Ale kaganic ma. Co kaganic? A, ogranicznik? No, to jest zawieszy. To w ogóle takie, co tutaj na kartę to jest, czy co? A nie wiem. Takie dwa, jeden, dwa kierowce na cele. To zobaczymy, jak dojedziemy. Jedziemy dalej. Co? Jeden kosisz przez granie. Dom się obejrzy dokładniej. Normalnie z jajem nim jeździło, powiedziałem. Dobra, dobra. No taki tydzień z turbo, z jajeniem jeździło. Telewizor można nim oglądać. Może być, telewizor można nim oglądać. Zostało nam jeszcze jakieś 10 km do gospodarstwa. Przed nami jedzie Sebastian busem. Teraz będziemy na miejscu. Podróż przebiegła bez problemu. Za chwilę będziemy przejeżdżali koło naszych pól. Ogólnie jak po trasie jechaliśmy, to praktycznie nigdzie nie są zboża poproszone. Tylko rzepaki. I to nie wszędzie. I rzepaki też jeszcze stoją, tak. A zboże nawet zostały dobrze zaczęte. Tak samo jest u nas. Byliśmy aż po samochód za piłą. Ogólnie to szukałem, nie patrzyłem w sumie na markę konkretną samochodu, tylko szukałem na jakiś samochód taki w dobrym stanie i tu się trafiło jeszcze, że jest zabudowa warsztatowa w środku, choć nie jest taka, jakbym sobie to wymarzył, ale to się tam przerobi, a w tym roku będzie nam służył tak jak jest, bo na początku chciałem kupić bez zabudowy, ale jeżeli no nie miałbym czasu, żeby tą zabudowę zrobić, bo to też wymaga czasu, a w tym przypadku to jak mamy, to coś tam się powkłada i już będziemy mieli na start.
pokażemy, jak dojedziemy na miejsce, jak ten bus wygląda w środku. Przejedziemy się nim, bo w ogóle nim nie jeździłem. No napęd jest tutaj na tylną oś, w tym samochodzie, to jest na bliźniakach. Nie wiem, jak to będzie w terenie się spisywało, choć ten bus tak nie będzie jeździł cały czas po polu, tylko będzie... W sumie jak będziemy jechać kopać, to będziemy go brali codziennie na pole, ale to będzie stał gdzieś tam przy drodze, na poprzeczniaku. Jak będzie mokro, to nie będziemy się pchali tym samochodem tam gdzieś w środek pola. A jak będzie sucho, to będziemy wjeżdżać, tak zobaczymy, jak to się spisze. Bo nie będę miał porównania, jak jest to z tylnym napędem, jak jest z przednim. No ale mi się wydaje, że jak są bliźniaki, założymy jakieś lepsze opony, takie terenowe, to mi się wydaje, że powinien sobie dobrze radzić. Tak. Jakie? Tak jak w hulajnodze mam. Tak, tak jak masz w hulajnodze. Ale wiesz co jeszcze? Nie wiem. No jak będzie dociążony tył, bo też jak damy mu wyposażenie, damy też pewnie dużo części jakichś tam zamiennych, to będzie obciążenie na samochodzie z tyłu, to mi się wydaje, że w terenie na tylnym napędzie powinien sobie lepiej radzić, ale to w praktyce wyjdzie jak to... Jak będzie to... można drifty robić. Tak, będzie można drifty robić. No i hak, mamy tutaj jakaś przyczepa czy coś po coś pojechać. Już taki samochód w gospodarstwie nam się przyda, no bo to nie tylko jako serwis, ale mówię gdzieś pojechać dalej po coś, bo zawsze wypożyczałem samochody. A tutaj jest hak, to wypożyczę sobie lawetę i mogę coś większego przywieźć, jakąś maszynę czy jakieś większe części. Bo do tego Touarega co jedziemy, miałem zakładać hak, ale tak się zbierałem, że nie założyłem. A jak już mamy tego busa, to haka nie będziemy zakładali do niego. No i tutaj można wiltonkę podczepić, ziemniaki trochę pociągać. Da radę. Tak. Nie da rady, co ty w ogóle mówisz. Chodzi, że wiesz, nie, z oponę jakąś większą przywieźć czy coś, to do busa się nie zmieści, a zaczepimy przyczepkę i można przywieźć, nie? No. Tak to wygląda, zobacz, wszystko stoi, zboże. Dzisiaj może coś pojedziemy kosić, dzwonił Michał, że będą wyjeżdżali. W sumie mamy wszystko wysuszone, co nakoszone było, głównie z rzepak, bo zbora nie ruszyliśmy. I suszarnia stoi, to trzeba coś na chama uciąć, żeby po prostu już coś suszyć, bo wiadomo, że później może być różnie, że może nie być tego suchego zboża, a wszystkiego naraz nie wysuszymy. Co skoszone, to już jest skoszone. Także będziemy powoli kradli teraz na suszarni. Dojeżdżamy właśnie do domu. Teraz będzie jazda próbna, nie Ignaś? Mhm. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Ciekawe, czy już kombajnem pojechali, czy... Pojechali. Nie ma kombajnu. Nie ma. Czekaj, tu na parkie, Ignaś, zaparkuj. Jak tam? A minął dwa. Dobrze. Ja jestem to sprawdzić. Masz, nagrywaj. Czekaj, czy coś nie spadło tutaj przy samym tym końcu. Co? Wszystko działa? Nic się nie zapaliły? Czerwone kontrolki? Diody jakieś? Myślałem, że coś się wywróciło, ale bo może opony. Opony się wysuwały. Ale pokażę ci coś. Tachograf? Weź wyłącz muzykę. Bo YouTube zablokuje później. No. Może jak gdzieś jakieś filmy robili. Paweł, chodź zobaczysz! Damian! Chodź zobaczysz! Nie interesuje was nic?
Co? Co mam oświetlenie? Nie, a tu się odkleiło. Trzeba podgiąć. I co, Paweł? Powiesz? To co masz taką ładną czapkę? Siedziobie, to się ma. Było przekazanie dla obecnych. Damiana nie było. Nie było mnie. Ja... Nie dostałeś czapki. Chowałem się. To jest dobry pan. Wóz jak wóz. Jak? Czego nie wziąłeś tego talerza? To musisz pociągnąć. Przedłużacz, kurde, zabierzecie stąd, czy zostanie? Jak nie kupisz, to zabieramy. To pierwsze. Przedłużarki nie ma. Nie ma. Rosja dojechał kombajnem, zaczepił header i czeka. Na nas czeka. Pierwszy kurs nowo nabytym autem. Może być? W środku zobacz. Lady działają, wszystko działa. A nawet nie wiem jak się włącza, ale chyba działa. Patrz raz jak on jest umeblowany już. Zobacz. Jaki będziemy mieli serwis. Elegancko, nie? I madełko nawet tu jest on. Trochę tylko poprzerabiamy pod siebie, ale nie jest źle na początek. Zawsze coś jest. A jest przetwornica, czy co jest? Nie wiem właśnie. Czy agregat? Możliwe, że mieli agregat. Nic nie wiem jeszcze. Tam coś leży, widziałem. Co to może... To nie będzie przetwornica tam? Zobacz tu. Przetwornica. Gdzieś się łącza w środku. Przetwornica jest, ale to no, duża, taka duża jest. Duża jest? No. Flexa to pociągnie. Do laptopa, że pociągnęło. Tak jak się wyciąga? Do góry jakoś. Nie? Trochę tak to wiesz, no na razie. Dobra, co? Dajemy kurwa Łukasz, nie? Ciekawe czy to ci mają dokupić, bo tu brakuje kilku, nie? No ale no dobra, no to ale to co zostawimy na razie te regał? Tak, to zostawimy, nie? Zostawimy tak jak jest na razie. Ale tylko, nie... tylko butla z tlenem weszła, nie? Wszystko, wszystko w porządku po drodze? No jak? I co, jechałeś koło bornika może być? Nie jechaliśmy. Tak. Jak jeszcze przybaczyłeś się, bo nie pamiętałeś, co? No. Szkoda, przecież cały czas mówiliśmy, żeby to przymierzać, żeby to nie przerobiło. A wielkopnością też wziąłeś? Wielkopnością. No jakaby nie była, to przyczepę trzeba nakosić, żeby było co suszyć. Tak i tak zapowiadają na jutro, znaczy w nocy ma już padać, tak? Nie, to było 37%, rozumiem, 35%, ale może... Zaraz zmierzymy już. Pierwszy pomiar wilgotności wyszedł 14,5. Jedziemy teraz na drugiej ścianie, zaraz będziemy wiedzieli, bo już rzuca do okienka. Jeszcze będziemy chcieli skalibrować wilgotnościomierz. Miernik pionu nie skalibrujemy, bo do wagi mamy daleko. Pisałem 15. Ciekawe co teraz będzie pokazywał. Się pokaże, bo tak dobra. Może wziąłem, bo okienka leci. 18,
Bo tu bardziej tęgi jest. Zaraz będziemy mieli pierwszy zbiornik. Wilgotność mamy różną, od 14, 18, jest nami 20. Stało jak to wyjdzie średnio. Nie czekamy, kto kosimy. Jest pogoda. Kilka dni nie było pogody, dopiero wjechaliśmy, mieliśmy długą przerwę, bo cały czas spadało. To rzepak jest ładny, ale już jest porośnięty, już ziarka są porośnięte. Jeszcze na razie nie wystrzelił, tak jak widzimy, jeszcze się trzyma. Ale już mamy porost. Kuba już widzę przyjechał z Wieltonem. Tamtego drugiego dzisiaj skręcają. I obiecali, że w ciągu 2 tygodni, jak ludzie wrócą z urlopu w firmie Wielton, to nam usuną wszystkie te nasze usterki, które zauważyliśmy. Ja zabieram Rosję, jedziemy na gospodarstwo. A Kuba tu będzie z przyczepą, później przyjdzie Sebastian z Wają. Co, jedziemy, nie? Jedziemy. Tak ma różnie. Ma od 14 do 20 pokazuje, nie? Zależy jakie miejsce, czy leży, czy stoi, czy lepszy, czy gorszy, nie? Musisz wjechać, jak my zawrócimy? Rosja będzie jechał. No, przejedziesz. Ja jechałem w tą stronę, Sebastian w tamtą, jak przyprowadziliśmy. Tam co wystawiłeś? To na tył napęd ma. W nocy ma padać, kurczę. Żeby nie padało, to by to ładnie podeschło. O! Ma kamerkę jeszcze. Ma kamerkę? No dobrze. Ty, nawet nie wiedziałem. Ja mówię, ale jeszcze do Michała mówiłem, po co te lusterko, jak te, jak nie ma szyby z tyłu. No to super, kurde. Chyba nie ma, nie? To było ludku. Nie ma tutaj. Będzie szedł chyba, nie? A, nie? W terenie ten, na pusto na razie jest, jak się mu tam wrzuci na pakę jakieś oleje części, to będzie dociążony, to będzie szedł. Tu mamy 5 hektarów, tutaj 8 i tam wcześniej też było 8. Kosi to? To? No to po kolei jedzie to, wiesz, nie będziemy wybierać to się. Bo tam jak spadnie deszcz, jeszcze to jeszcze gorzej będzie na tym leżącym. Ale widzę, miarę sypie, bo już ma prawie zbiornik. Nie, tu jest najlepszy rzepak na tych polach, tak mi się wydaje. Tam był gorszy. Przez Białowiart jedziemy, bo jeszcze muszę zajechać tam do komputerowego sklepu. Dobra, wróciliśmy, jesteśmy na gospodarstwie. Idę zjem obiad i przyjdę, pokażę samochód, jak on wygląda w środku. Dokładniej bardziej. A gdzie jest... No, założyliśmy koła wąskie już do węciarki. A na szelka go paliliście, tak? Tak, ale on tak ma, że tak za którymś razem w końcu łapie. Ja nie wiem, co w nim właśnie jest. A były na powietrzu koła, czy pompowaliście? Pompowaliśmy. Nie wiem, ja nie mogę dojść do akumulator mowy. To węciarka. W tym roku na pewno. A można by ją zaczepić tą węciarkę. No ale tam bałka nie ma, połowy. Do tego trzeba załatwić ją w sobie, co tam trzeba zrobić.
ten nie, tego nie ruszysz. Ten jest do wyrzucenia łącznik praktycznie. Do beczki? Nie, no niech będzie, bo może wiesz, ale tak powiedziałem, do wyrzucenia. Ten jest do maksuma łącznik oryginalny. O. I tym zaczepiamy. No, tak, to ten jest. A my jedziemy się przejechać, bo chłopaki chcą się przejechać, bo jeszcze nie jechali. Pojedziemy sobie na lody. I jak wrócimy, to pokażemy zabudowę, jaka z tyłu jest i jakie mamy plany w związku z samochodem, nie Karol? A macie jakiś żart do odcinka na dzisiaj? Teraz, czy jak będziemy wracać, to trzeba wymyśleć, nie? Trzymaj kamerę. Czekaj, krzyki wyjęli. Mamy żart. Czekaj. Niech się nagrywa, to się wytnie. Górale, jak to było z tymi góralami? Patrzcie, nawet jest kamera tutaj do tyłu. Rosja wypatrzył, jak na polu mu dałem jechać, bo Rosja wracał z tego, z pola do domu. Ja tego nie widziałem. Ekstra, nie? Czekaj, muzyka musi się wyłączyć, bo nam znowu YouTube zablokuje film. Muszę się przyzwyczaić do niego, ale powiem wam, że będzie szedł w polu chyba, bo tam jechaliśmy trochę w pole i nie miał problemu z wyjechaniem. Daj telefon, to ten żart najdę, bo nie pamiętam. Nie mam, mam, masz. Trzymaj, wyłączysz. Nie, już nagrywaj. Nagrywaj. Jak jedziemy. Pasy, zapinamy. Ty bierzesz żarty z internetu, ja z głowy wziąłem, z głowy. Ale ciągnie, nie? Dobrze ciągnie, tu jest, czekaj, 160, 160 chyba, nie wiem dokładnie ile, 5 czy 8 koni. On ma silnik 2-3 i jeszcze ten, na tył napęd, koła bliźniaki. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ja rok produkcji auta 2017, przebieg ma 150 tysięcy. Nawet jakoś ładnie tak. O, a nie tak. Jak się, chłopaki, wam siedzi z tyłu? A czy z boku, chciałem zapytać, jak się wam siedzi z boku? Dobrze. Dobrze się jedzie, nie? Teraz będziemy do awarii wyjeżdżali. Moment, mamy busa. Musimy go wyposażyć w narzędzia, w części. Tylko dzwonią, coś się popsuło, wsiadamy w busa i akcja, nie? Pamiętasz, jak rok temu te czwórką jechaliśmy, nie? CIA normalnie nim jeździło. Po lewej stronie taty kierownicy. Normalnie jetpacki odrzutowe są. Nie wiadomo, gdzie ten samochód jeździł, nie wiem. W Danii. No tyle to nawet ja wiem. No ale w jakiej firmie co robił, to nie wiem. 6 biegów. Tu mamy żyto do skoszenia. Z tego pola będziemy słomę zbierać. Tu jest blisko gospodarstwa. To już nie jest nasze, kawałek. I teraz tutaj jest nasze. Czy nie, teraz. I stąd będziemy wozili słomę. Nasze ziemniaki zaraz. No bardzo dla nas jest ważne, żeby słomę zebrać, bo na ziemniaki potrzebujemy. A tu nasze ziemniaki. A ty nie będzie za mało słomy? Za mało słomy z tego pola, bo jeszcze tam mamy koło studni, wiesz? Ale to tak myślałem. To jest zbyt mało. Dobrze myślisz. Otwieraj browarki. Liptony nasze. Nagrywasz? Nagrywasz? No otwórz, żebyśmy odbić busa. Przerwaj, bo już ja palę. W tym aucie nie wolno palić, Karol. Co ty, zwariowałeś? Nie. Nie, w tym aucie nie wolno palić. To musicie zapamiętać. Otwórz ten, wypijemy. Musimy oblać samochód. A Karola papierosy najlepsze, gumowe. Teraz się nie znalazłem. Ty tu sobie otwórz. Ja już zaczął pić, nie? Słyszy mnie. Nie potrafisz? Potrafię, tylko muszę... Masz Ignacy? Mhm. Dobra, chłopaki. To wypijemy za naszego busa serwisowego, żeby dobrze się spisywał. Ale żeby jak najmniej był nam potrzebny, żeby nam się nie psuło, nie? Ale żeby bus był. Jak się za coś pije, to lepiej smakuje. No, żebyś wiedział. Nie wiem, jak samo smakuje. Dobra, teraz po lodzie zjemy i
Teraz będziemy w domu, to pokażemy auto w środku. Jak chłopaki się wam podobało? Jak się jedzie? Bardzo dobrze. W ogóle nie buja. Lepmy się czwórką, klimatyzacja działa, radio działa. Nie piszcie, dobra. Wszystko jest ok. I nagrywam, my idziemy pokazywać bus od środka. Imadło. Tak. Trzeba mocno pociągnąć. Mamy imadełko. Czekaj, zobacz. Drzwi można otworzyć więcej. Z tej strony jest tak samo. Tak samo można otworzyć. No otwierałem się zobacz. Bardzo mocno. Spokojnie. Zimowe. A jeszcze dobra. Nie wiem, czy nie będzie lepiej założyć, że będę lepiej w terenie szły, ale to się zobaczy. I tak, co? Tutaj mamy te organizery, ogólnie ta zabudowa. Brakuje mi tutaj szuflad. Za mało trochę jest szuflad, żeby narzędzia poukładać. I nie ma stolika, ale to sobie przerobimy jeszcze, tak sobie myślę. Mamy takie te organizery tutaj. No to wykorzystamy. I mamy tak, też takie... Co? No to mamy. Mamy też takie pudełeczka. Trochę się zaczynają. To nie, to tak specjalnie powiem. Jest po to, żeby trzeba nie... do góry je podnieść i wyciągnąć. No, czyli jednak się nie zaczynają. Tu mamy taką szufladę. Mamy LEDy i to tyle. Dwie szuflady są. Ale tak sobie teraz tutaj jeszcze muszę pomyśleć, bo musimy tak, butlę z gazem wstawić. Tutaj. Z acetylenem i tlenem, to może tutaj się zamocuje. Są dwa zwijadła od powietrza i od prądu. To się jeszcze zobaczy. No to samo się zwija, patrz. No samo. No nie. Poczekaj. No dobra, niech się zwija. Bo to jest jak odpalony chyba. I wtedy prąd idzie i to się zwija. Bynajmniej ja tak myślę. Ale no zobacz. To się samo zwija. Z tym już tak nie ma. O, jeszcze u góry, tutaj u góry, mamy, tam jest pusto, tylko jest... Tu taka półka jest, nie? Na jakieś lekkie rzeczy tu można kłaść. No. Tu można coś... No jest trochę tych organizerów. Tutaj chyba były też takie te. Tu nie pasuje to? O, widzisz? Tutaj też były te walizki. Nie będziesz tu nam brakuje dwóch. Ciekawe, czy, to można, będziesz... czy można dokupić, co? A gdzie masz firmę? Gdzie będziesz firmę? No wiem, trzeba zobaczyć w internecie. Pokaż, jaka to firma. Sormino. Sortimo. A to dawa deser. Może coś tu było i... Opisane było, są elementy. Bo to jest chyba po gdańsku, czy jakoś tak. Po gdańsku. A gdzie będziesz to robił stolik? Stolik myślę, że chyba tu zrobimy sobie, wiesz? Tylko taki składany. Nie? No. Taki składany na ściankę? Na ściankę. Zresztą to się zobaczy, ale w tym roku raczej się nie zrobi. Tylko tak na szybko tutaj coś włożymy. Bo ja miałem trochę inny plan. Ale wykorzystamy na razie to, co jest, nie? Bo tu pod spód możemy te organizery włożyć, co mam kupione. To by też można było zrobić może wszystko... Żeby było na jednej stronie, albo tutaj byśmy dali te pojemniki. Albo u góry postawić. Albo to zrobić na samej góry. Ale to i tak tam nie będzie takich rzeczy, które się ciągle używa. Tu gdzieś można jakieś młotki poprzewieszać, czy coś. Nie, no na szafkę narzędziową to będziemy musieli kupić. I może byśmy tą szafkę narzędziową tutaj przymocowali, wiesz? A co miałby stolik? I by był stolik, na szafce by był stolik. No rozumiem, co chodzi, ale... No. No, no. I tutaj butle się zamontuje. Zobacz. Zabić. I agregat ten dotwórczy. Jakoś coś się pokombinuje, już coś tam mamy, nie? Bo wiesz, ciężko jest trafić używany samochód z zabudową taką, jakby się chciało, nie? Ten się trafił, to go kupiłem, no. Bo najpierw szukałem busa bez zabudowy. Już Karol coś rozwalił. Szukałem busa bez zabudowy, ale... To się ściąga. I mieliśmy samemu robić, ale to chodzi o czas, że nie dalibyśmy rady w tym roku tego zrobić. A na razie jest to, co jest, to się jakoś to wyposaży i to się ciągnie do siebie, patrz. Wow. Wiem!
na dół. I madło jest. Dobrze, że się od środka otwierają, nie? Nie, tata? No. Co chłopaki robią? Zaczepiają łęciarkę. No i tak by nasz bus wyglądał. Renault Master. No Karol, co ty robisz? Ale czemu to zrobiłeś? No zrobisz raz to. Dobra. Chłopaki jadą z tym. Z tą kiniarką. Pierwsze co chcę zrobić, to planuję zrobić na busa naklejki. Na pewno będzie napis serwis, case Magnum i na pewno coś będzie, jakieś logo YouTube'a czy coś, ale to jeszcze muszę sobie wymyśleć, jak to zrobić dokładnie. Jak ktoś ma jakieś podpowiedzi, to niech pisze, ale na pewno nazwa kanału i logo YouTube'a i serwis Magnum czy serwis case Magnum. Coś takiego zrobimy sobie na tym busie. Z boku i z tyłu też, nie? Będzie się wygląda? Będę. A chcesz? Nie. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Do następnego razu. Do następnego.